Dzień dobry, witam Was 30 listopada, w poniedziałek, zaczynamy nowy tydzień, jest 8:30, w tej chwili jest 11 stopni, odczuwalne 10, zachmurzenie 99%, szansa opadów 37%, wilgotność 85%, najcieplej będzie o 14, 14 stopni. Buźka w raporcie smogowym jest na zielono, czyli dobra jakość powietrza, no i trzeba to wykorzystać. Zapowiada się pochmurny dzień, ale w tej chwili słoneczko, zobaczcie, jak się przebija. Troszeczkę jest wiatr, ale to normalne w tej porze roku. Zapowiada się przyjemny dzień, miłego dnia i miłego tygodnia Wam życzę. No i moje dzisiejsze zakupy z koszyczka. To są już zakupy na święto. Już nie będę szła do sklepu. To już no nie tylko na święto, ale już takie zakupy, że już nie będę szła, bo kolejki straszne. Dzisiaj też były już kolejki, a co dopiero będzie jutro. Kupiłam sernik, kawałek sernika. Nie będę piekła, bo nie mam czasu. Tutaj też naleśniki z jabłkiem, szynka z wędzarni, ruskie pierogi z cebulką, one są bardzo dobre. No i tu kupiłam cukiereczki, lubię, kasztanki, wawel produkuję. Lubię mieć w torebce, jak będę na cmentarzu, to muszę mieć coś takiego w torebce. No i tu dwie mieszanki wiosenne. Chciałam jedną, ale druga była w promocji, więc wzięłam. No i tutaj ogórek. Moje ulubione czekolady z orzechami laskowymi. Dwie wzięłam. Też do torebki dwa pawełki. No i tutaj wzięłam zapalacz z wyciąganym tutaj do torebki na cmentarz w sam raz. No i tutaj liście laurowe, pieprz czarny, pomidory malinowe, cebula, ziemniaki, mój ulubiony chlebek żytni. I za to wszystko zapłaciłam 100 zł 48 groszy. Także tak wyglądają te moje zakupy, ale już jutro na spokojnie na cmentarz postawić kwiaty, kupić pod cmentarzem, postawić. Zapalić już, nie będę już chodziła po sklepach, już po prostu będę miała ten dzień inaczej zajęty. W zamrażarce miałam skrzydło i szyjkę z kaczki. Mam sporo włoszczyzny, więc postanowiłam ugotować wywar, który będzie bazą do zupy szczawiowej. Dawno nie jadłam zupy szczawiowej, więc będzie. No i tak jak mówiłam, dzisiaj w menu zupa szczawiowa. Szczaw ze słoiczka. Mam tu już przygotowane warzywa, startą marchewkę, seler, pietruszkę,
obrane w kosteczkę ziemniaki. Ugotuję do tego parę jajek, śmietana do podbicia, wywar rosół już mam gotowy, także będzie, mam nadzieję, smaczna zupa. Ugotuję taką większą porcję, żebym miała już na 2 dni. Zupka wyszła pyszna, z dodatkiem jajka, bardzo smaczna. Życie róży, tekst Maria. Róża obudziła się w nieco lepszym nastroju. Wczoraj do późnych godzin wieczornych rozmawiały z Irenką. Tematem był niefortunny telefon od Stasia. Tak długo rozmawiały, że Irenka została na noc. W zasadzie Róża ją namówiła. Była już późna pora, więc nie ma co ryzykować. Irenka przytaknęła, nie lubiła sama chodzić po nocy. Lepiej nie kusić licha, powiedziała. W tym temacie były zgodne. Róża wyjrzała przez okno. Zapowiadał się miły dzień, jak na razie bez opadów i porywistego wiatru. Lubiła takie poranki. Ruszyła w stronę kuchni. Śniadanie w moim kąciku przy oknie, później kawa i telefon do Emila. Takie plany na ranny czas, pomyślała. Już była uspokojona. Rozmowa z Irenką zrobiła swoje. Ugryzła kęs maślanej bułeczki. Jak ja lubię takie śniadania. Uwielbiam wprost, pomyślała. Delikatne i lekkie. Aromat kawy nęcił swoim zapachem. Upiła łyk kawy i wybrała numer telefonu do Emila. Odebrał od razu. Witaj, Różyczko, jakże mi miło. Dzień dobry, Emilu. Tak pomyślałam, że zadzwonię do ciebie i przeproszę za moje wczorajsze rozkojarzenie. Wiesz, tuż przed twoim przyjściem, a w zasadzie równocześnie, otrzymałam telefon, który wyprowadził mnie z równowagi i stąd takie moje zachowanie. Emil odetchnął z ulgą. Ten telefon, informacja i przeprosiny Róży były dla niego bezcenne. Nie spodziewał się tego. To było całkowite zaskoczenie. Czuł się dowartościowany tym, że Róża widziała swoje zachowanie i za nie chciała go przeprosić. To było bardzo ważne dla niego i było sygnałem, że może jednak nie wszystko stracone. Różyczko, nie przepraszaj. Zdarzają się przecież różne sytuacje, na które nie mamy wpływu. Tak, Emilu, zgadzam się z tobą. Wiesz, ja nie umiem grać, udawać. Jeżeli coś mnie trapi, to po mnie to widać, bo myślę tylko o tym. Nie potrafię o niczym innym myśleć w tym momencie. Taka już jestem, dodała. Różyczko, jesteś uczciwa i prawdomówna. Przecudne cechy charakteru. Nie wszyscy je mają. Emilu, wobec tego, że jesteśmy zgodni w tym temacie, zapraszam na obiad, czy obiad-kolację w jednym. Będzie mi bardzo miło. Emil był zadowolony. Dziękuję, oczywiście, że będę dzisiaj, zapytał. Tak, dzisiaj, odpowiedziała. Tak więc umówili się na konkretną godzinę. Róża była w świetnym humorze. Jak to dobrze, że zadzwoniłam do Emila, pomyślała. Wczorajszy dzień był bardzo nieudany i dlatego chciała naprawić to wszystko. Emil zasługiwał na przyjazne traktowanie. Dzwonek do drzwi. To Hania. Z pakunkami, zakupami i w dobrym nastroju. Róża przywitała ją na wejściu. Dzień dobry, Haniu. Widzę, że zakupy zrobione. To świetnie. Zaprosiłam Emila na obiad. Co zrobimy? Jakie danie? Zapytała. Hania wniosła zakupy do przedpokoju i odpowiedziała. Zaraz coś
Wymyślimy. Ważne, że są produkty, to zawsze coś z nich się zrobi. Dobrze, tymczasem rozpakujmy wszystko, powiedziała Róża i schyliła się, by pomóc Hani. Ale ta się obruszyła i powiedziała, o nie, żadne takie nie wolno dźwigać, ja zaniosę. I nim się Róża zorientowała, ta już była w kuchni. Oj, Haniu, z ciebie to takie żywe srebro. Masz taką energię w sobie, że tylko pozazdrościć. Hania się uśmiechnęła i wzięła za opróżnianie siatek. Ależ piękna ta karkówka, powiedziała, pokazując Róży spory kawał mięsa. O, już wiem, co można przyrządzić. Karkówka z warzywami duszona pod przykryciem w piekarniku. Można też dodać ziemniaki i będzie danie jednogarnkowe, bez zbędnej pracy. Hania się zgodziła. Dobry pomysł i dobre danie. Zrobię trochę po swojemu, dodała. Dobrze, rób tak, jak ci pasuje. Hania wyciągnęła z siatki jagodzianki. A to będzie na deser, do herbaty i kawy. No i mamy ustalone, co i jak, powiedziała Róża. Irenka, idąc do Róży, zawsze przechodziła obok cukierni. I jak tu nie wejść, pomyślała. No dobrze, zobaczę tylko, co tam nowego. To była jej zwykła wymówka. Wiedziała, że jak wejdzie, to wyjdzie z czymś konkretnym. Dzisiaj miała ochotę na ciasto tortowe i pomyślała, że nie będzie sobie odmawiać. Mało tego, weźmie większy kawałek do Róży. A co tam? Róża pewnie będzie rozbawiona, ale potem sama z apetytem zajada. Zrobiła tak, jak pomyślała i nie myliła się. Róża uśmiechała się od ucha do ucha. No tak, powiedziała. Hania kupiła jagodzianki, ty ciasto tortowe, żyć nie umierać. Ale przyda się, powiedziała. Zaprosiłam Emila na obiad, więc będzie do kawy po obiedniej. No widzisz, ja to mam wyczucie, powiedziała Irenka. Oj, masz, co to prawda. Wypijesz coś teraz, kawę czy herbatę? Bo do obiadu jeszcze sporo czasu, zapytała Róża. Nie, dopiero piłam kawę u siebie, także na ten moment wystarczy. Emil był punktualnie, dosłownie co do minuty. Przyniósł bombonierkę czekoladek i położył na stole. To dla was na osłodzenie, powiedział. Oj, dziękujemy, odezwała się Róża, ale to będzie osłoda dla nas wszystkich, do kawy po obiedzie. Obiad minął w bardzo przyjemnej atmosferze. Danie zaproponowane przez Różę smakowało wszystkim wyśmienicie, a poobiednia kawa z dodatkiem tylu słodkości była kropką nad i. Irenka chwilę po wypiciu kawy zerwała się z krzesła, mówiąc, że ma coś pilnego do załatwienia. Hania przypomniała sobie o jakiejś bardzo ważnej sprawie, niecierpiącej zwłoki i wyfrunęły dosłownie. Zostali sami. Emil na tyle już poznał Różę, że wiedział, z nią trzeba delikatnie, żeby jej nie spłoszyć. Rozmowa jest zawsze bezpieczna i tak właśnie się zachowywał. Rozmawiał z nią z szacunkiem, z humorem i wprost odgadywał jej myśli. Nie chciał nic przyspieszać na siłę, bo to nie to. Róża była spokojna. Widziała zachowanie Emila i podziwiała. Ciąg dalszy nastąpi. Dziękuję wam pięknie za uwagę. Tradycyjnie powtarzam to słowo, ale tradycyjnie tak zapraszam do pisania. Może ktoś się skusi. I dziękuję za uwagę pięknie.